Witaj serdecznie, Jakub Kulik dla Fansportu, jest ze mną Maksymilian Wiewiór, witam Cię. Cześć, cześć. Słuchaj, troszkę zrobiło się przez chwilę gorąco na tym face-to-face podczas ważenia, natomiast później już zbita piątka, więc emocje opadły. Jak podsumujesz to spojrzenie sobie głęboko w oczy? Nie wiem, normalne spojrzenie, przynajmniej ten. Wiedziałem, w które oko patrzę, w przeciwieństwie do tego, jak miałem face-to-face z Krychą na przykład. To się wtedy nie dało w oba patrzeć naraz. Ale tak to co, on się zaczął przepychać. Do mnie mówił, że to ja zaczynam, a ja tylko czołem. A on z łapami od razu. Słuchaj, byłeś zaskoczony tym, czy nie zaskoczyło Cię to, że jednak no w końcu troszeczkę się bardziej zagotuje między Wami? Nie specjalnie by to zaskoczyło. W sensie, może lekko, ale niespecjalnie. Słuchaj, powiedziałeś, że K1 Ci się nie podoba. Wiadomo, że Ty jesteś zakochany w MMA i to ta formuła byłaby dla Ciebie idealna, ale jednak się zgodziłeś na tą walkę w formule K1. Chcesz udowodnić, że w jego płaszczyźnie pokonasz? Tak. Chcę wygrać w jego płaszczyźnie, zgodziłem się na to, on się nie godził na MMA, to zgodziłem się na to K1 i tyle, no. Słuchaj, co jest najmocniejszą cechą Alana, jeśli chodzi o to K1? Technika, myślę, i doświadczenie. Myślisz, że uda mu się to przełożyć na walkę? Nie sądzę. Walczy ze mną. Musisz się rozwinąć, coś więcej. Dlaczego nie z tobą akurat mu się uda to rozwinąć? Bo mu na to nie pozwolę. Słuchaj, to jaki gameplan? Bo ja Ci powiem, ostatnio akurat dosyć mocno analizowałem Twoją walkę z Ferrarim pod kątem walki Ferriego z Łaszczykiem i Ty masz dobry timing, jeśli chodzi o walkę, wywierasz presję i właśnie tak zastanawiam się, jak będzie to wyglądało w tej walce, bo co prawda to jest K1 w małych rękawicach, natomiast kto w tej walce zajmie środek oktagonu, a kto będzie wywierał presję w tej walce? Myślisz, że to będzie Twój gameplan, żeby go spychać, żeby on walczył na wstecznym, czy jednak będziesz bardziej starał się tutaj nastawiać na kontrę? Mój gameplan to rozjebać mu łeb. Taki mam gameplan. Ale musisz mi coś zdradzić, cokolwiek. Jak walka się ułoży, tak? Jak będzie okazja na kontrę, to będę kontrował, jak będzie okazja atakować, to będę sam atakował. Dobra, czyli nic nam nie zdradzi za bardzo, jeśli chodzi o gameplan. Jeśli chodzi o poziom przeciwników, to gdzie z tych wszystkich Twoich przeciwników ustawiłbyś Alana? Ale ciężko powiedzieć, bo w sensie w K1, w sensie, choć jeśli patrząc na to, że z nim mam walkę w K1, porównując do tego, że w innych miałem walkę w MMA, no to myślę, że to może być moja najtrudniejsza walka. Okej, a jeśli chodzi o ogólne umiejętności, taką wiesz, na przykład ktoś ma jakiś poziom w MMA, ktoś ma jakiś poziom, nie wiem, w K1 na przykład, to jak oceniasz, czy on będzie dużo trudniejszym rywalem niż inni, bo jeśli chodzi pod tą formułę, to tak. W formule K1, no to tak, no. Tak oceniam. Będzie trudniejszym rywalem. Okej, ale gameplan na niego jest przygotowany i nie będziesz się go obawiał. Czy gameplan to rozjebać mu łeb? Wiem, cały czas to powtarzasz nawet na face-to-face. Załóżmy, że ta walka potoczy się na Twoją korzyść, bo jesteś tego pewny, że wygrasz, to następna walka to będzie ta walka z Arkiem Tańculą. Chcesz koniecznie zawalczyć i obronić pas? Nieważne, czy wygram, czy przegram. W maju biję się z Tańculą o drugi pas 8-4. Nie bronię pasa 7-7, tylko walczę o drugi pas, o 8-4. Okej, o pas 8-4. Który jest wakowany obecnie. Kubańczyk go zwakował. Tak. I jak uważasz, bo czy żałujesz na przykład, że nie możesz teraz zawalczyć o ten pas, czy w sumie cieszysz się, że będziesz miał więcej czasu na przygotowania, na dobicie wagi trochę? Nie, no w sumie na dobre wyszło, dlatego że będę mieć dwie walki pod rząd tak naprawdę i spoko. Jesteś zły na Arka trochę, że niby tutaj wypadł, ale już zaczął jakieś treningi, sparingi? Znaczy, no jest to dziwne zachowanie, tak? No, zły bym nie powiedział, ale zaskoczony bardziej. A myślisz, że Arek nie zdążyłby się przygotować, dlatego ta kontuzja, no mógłby wyjść do walki, ale jednak zrezygnował, nie chciał prawdziwy tego... Prawdziwy wojownik by wyszedł. A nie uważasz, że to jest spore wyzwanie też dla niego zdobyć pas i chciał być w 100% przygotowany? Być może tak, ale Karaś na przykład sparingi na kolanach robił i wychodzi do walki. No i powiedz mi, czy to jest dobre rozwiązanie, bo... Nie, no to też przesada w drugą stronę, ale myślę, że że prawdziwy wojownik by wyszedł. No bo w sumie walka o pas to jednak takie spore osiągnięcie, nawet jeśli chodzi o Frykową Federację, nie? Mhm, no tak. Dobra, czego Ci życzyć w jutrzejszej walce? Bo pewnie cały dzień będzie odpoczynek, a wieczorem wielka bitka. No,
Czego mi życzysz? Zwycięstwa, czego innego? No to samo Alan mi powie, że życzy mu zwycięstwa. No to życz mi, a nie jemu. Dobra, będę życzył tobie. Dzięki bardzo. Dzięki. I powodzenia jutro. Dzięki.